Dzień dobry, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. W Wielki Piątek? Chyba tak, chyba dzisiaj piątek czy sobota? Nie wiem, dziewczyny, czekajcie. Dziewczyny, chłopaki, ja już pogubiłam się, poczekajcie. Sobota, Wielka Sobota. Witam się z Wami. Ja wybyłam, słuchajcie, bo bałam się, że przed samą pracą, jakbym wyszła, to nie kupiłabym po pierwsze tego, co potrzebuję, dlatego że kolejki są nieziemskie i nie miałabym czasu, więc wyskoczyłam jak tylko wstałam. Boże, pozwólcie te okulary. Wyskoczyłam jak tylko wstałam. Czekajcie, gdzie jest moja pochwa? Szukam pochwy. Dobra, znalazłam moją pochwę. Więc wróciłam, słuchajcie, z shoppingu, dopiero będę pić kawę i dopiero będę coś jeść. Pokażę Wam tak szybko, co pozakupywałam. Myślałam, że uda mi się oddać te lakiery, które kupiłam, dlatego że Dominika mi zrobiła paznokcie, a po drugie ja zamówiłam sobie taki jakiś zestawik mini startowy żeli z eBaya, więc jakby, no myślałam, że nie będą mi potrzebne, ale niestety kosmetyków nie przyjmują już z powrotem. Także luz bluz, co kupiłam? Większość tutaj praktycznie, czy nie większość, tylko no, część ta taka świąteczna, to jest bardziej tutaj właśnie pod moich pracowników, żeby o nich pamiętać i żeby im było też troszeczkę miło. Także kupiłam dla każdego z kierowców po takim mini zajączku symbolicznym, że tak powiem. Poczekajcie, tutaj sobie wzięłam z polskiego stoiska jakiś magnez, witaminy, bla bla, także myślę, że od tego chyba dzisiaj zacznę. No, także naczekałam się w kolejce, słuchajcie, byłam chyba z ósma, o ile się nie mylę, ale w sklepie mi trochę zajęło. Także nie wiem, chyba 2 godziny mnie nie było. Nie wiem, ale cieszę się, że udało mi się wstać, kot bym cię zdeptała. Wstać i po prostu polecieć. Dobra, jedziemy po kolei. Tu kupiłam z dzieciaczką moim jakieś, jakieś nowe to, ja tego nie widziałam, ale jakaś tam słodycz. Ja lubię te ciastka, więc wzięłam im w tej postaci. Tutaj mam coś dla, tutaj mam takie kapsułki, które po prostu wsypujecie do filiżanki, do szklanki i zalewacie sobie wodą i macie taką kawę, czyli bez potrzeby używania maszyny, więc fajna opcja. I to kupiłam dla kolegi z pracy, czyli dla menedżera. Chleb, bo nam się kończył, także to jest dla menedżera. Tu kupiłam sobie jakiś taki obrus, chcę tutaj właśnie położyć na ten stół, bo mnie wkurza, że co chwilę się kurzy, koty na niego wskakują i będzie chyba ładniej jak taki jakiś ten. Zobaczymy, nałożymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę, także tu jest słodycz. Tutaj właśnie kupiłam za koleżankę, nie wiedziała właśnie, czy zdążę przed pracą, więc ja postanowiłam, że jak już jestem w sklepie, to za nią coś kupię, także prosiła, żebym kupiła jakieś Ferrero, więc kupiłam dla Pasquala Ferrero i kupiłam też dla niej torebkę, bo też mnie prosiła, ponieważ nie miała, także to jest dla koleżanki. To muszę zabrać do pracy. Dalej, tutaj jest moja torebka. Zakupiłam taką zwykłą i tak torebkę każdy wyrzuca, więc jakby tutaj się nie spuszczałam nad nią. No i tutaj do tej torebki właśnie będę ładować kawę. Nie wiem, czy tą torebkę kupiłam dobrych rozmiarów, zaraz się okaże. Dalej, kupiłam jeszcze dzieciaczkom tutaj jakieś słodkie rzeczy. To jest jakaś nowość, tu jest jakaś limitowana edycja, takie te Jaffa Cakes, tutaj mamy strawberry, nie jadłam jeszcze i tutaj mamy jakiś pineapple, też nie jadłam. Lubię bardzo te ciastka, bo to są coś takiego jak nasze delicje. Także coś słodkiego dla młodych. Tutaj też wzięłam te takie jajeczka, znaczy w sumie to będzie w formie takiego deseru, ale też z tych jajeczek takich, gdzie to jest, tak, cream egg. Bardzo lubię je, także na pewno sobie jedno od nich użyczę. Dobra, to jest nasza jedna siatka. Czekajcie, ludzi po prostu masakra. Ile ludzi w sklepie. Dalej, co zakupiłam? Dalej zakupiłam po takim zającu. Wczoraj kupiłam inne, ale dzisiaj nie byłam w Hamburgersie, więc dzisiaj takie. Wczoraj były inne dla każdego. Po zajączku po prostu dla pracowników, tych, z którymi wczoraj nie pracowałam, a dzisiaj będę. Czyli takie zaległe dla Klaudii, dla Ewy, dla Beaty i dla Ricarda, bo oni nie dostali. Także to.
Dalej zakupiłam jakieś smoothie, słuchajcie, ja już je kiedyś tutaj brałam, mango i passion fruit i strawberry i banana, takie smoothie na śniadanie, taka szklanka dla każdego, naprawdę super sprawa, one są po 1,30 funta, także super, no i tutaj zakupiłam coś moim dzieciaczkom na zajączka, na Easter, takie właśnie z tej serii Cream Egg, takie same brałam, żeby się po pierwsze nie kłócili, a po drugie dlatego to, bo właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy i stwierdzili, że bardzo to lubią, także dlatego taki wybór. Tutaj tak jak powiedziałam, mam coś właśnie dla kierowców i dla nich wzięłam po takim symbolicznym zającu Cadbury. O, bardzo proszę, mamy tutaj dla 4 kierowców, ale jeden z kierowców jeździ z synem, więc żeby po prostu nie czuł się pominięty. Także to. I ostatnia siatka, czekajcie, tutaj są te lakiery, które chciałam oddać i nie oddałam. Okej, okay, dalej do prezentu dla Pasquala dokupiłam, to nie jest do prezentu, to jest dla nas, to dla Oliwii wziąłam. Kawa taka, mrożona, ice latte. A, bo to jest, czy to jest kubek? Nie wiem, coś chyba mi się tam połamało. Coconut vanilla. Nie wiem, no jakieś takie ice. Salted caramel, a tu chyba reklama jest. Tu trzeba dodać tylko po prostu zimną wodę. Why not try? A tutaj jest następna coconut vanilla, ale nie było w sklepie, bo żebym wzięła. Także to, kolejny zając, bo tak jak mówię, potrzebuję 4, więc takie zające dla pracowników. Dalej kupiłam jeszcze jedno. Dzieci się podzielą na pół. Dlatego kupiłam jeszcze jedno, ponieważ było 3 za 8. Także dlatego wzięłam 3, bo jedno było po 4 funty. Następnie Actimele dla dzieciaczków. Następnie czekoladki do prezentu właśnie dla Pasquala, czyli to jest to, ta Kenko kawa. Dalej kupiłam mleko i tu jest też czekolada, czekajcie. Mleko łaciate na Zaśkę. Wzięłam 2 czekolady takie, dlatego że bardzo mi ostatnio zasmakowały. Kawowe, bardzo, bardzo smaczne. Dalej następna rzecz do prezentu dla Pasquala, taka kawa. On nadużywa kawy w pracy, więc super sprawa. Dalej zakupiłam almettę. Czekajcie, tutaj włożyłam. Almettę chyba śmietankowe. I kubek dla Pasquala. Także i kubeczek. No i to chyba wszystkie zakupy. Nie wiem, gdzie ja włożyłam. Słuchajcie, paragon. Gdzieś go kładłam. Tylko gdzie teraz? Poszło mi 70 albo 80 funtów na te rzeczy. No, pękło. Pękło, słuchajcie. Ale się cieszę, bo to się odpracuje. To są tylko pieniądze, także to jest do odpracowania, a przynajmniej komuś sprawia jakąś małą przyjemność. Także tak wyglądały zakupy. Ja właśnie pakuję, nie wiem czy się spakuję w tą torbę, trochę się wkurzam teraz, bo chyba złą torbę kupiłam, chyba że jakoś coś tu porobię. Nie wiem tylko jak. Tu jest jeszcze kubek, tu są czekoladki, tu jest ta kawa. Mieszczą wszystko. Nie pomyślałam, że będzie za mały ten. Tu czekoladki, czekajcie, prawie jestem. I kawa jeszcze. No dobra, tak jakoś dam. Nie będzie może to pięknie ułożone, ale to nie o to chodzi, prawda, żeby było ułożone. Ważne, że jest pamięć. O, no, prezent dla Pasquala. Także dobra, ja położę sobie teraz tą ceratę i co, poukładam wszystko, zadzwonię jeszcze do domu, do rodziców. No i co? No i tak by wyglądał mój mały holik, taki z Wielkiej Soboty. No, jeszcze muszę iść do bankomatu, kurde, przed pracą, ale muszę iść do Santandera, czyli muszę iść tam przez główną. Oj, Matko Bosko Częstochowsko, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku, mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Powiem Wam, że szał jest straszny w tym sklepie, że te strzałki, czuję się jak na jakichś, kurde, podchodach, jakbyśmy się bawili w jakieś, wiecie, w jakieś podchody, tak jak kiedyś, że gdzieś tam się rysowało na murach jakieś oznaki, strzałki, coś mam, jakiś prześwit, że się w coś takiego bawiłam. Także no, zobaczcie, jak wróciliśmy do kurde, lat, nie wiem, to były jakie, 90. 2000? Jakoś tak. No, taka już stara jestem. Dobra, robię kawę, dopiję moje witaminy. Życzę Wam przemiłego dnia, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Chociaż to takie święta bardzo krótkie, szybkie. Ja to nazywam pukaniem się jajkiem. To takie właśnie święta. Siada się tylko do śniadania tak naprawdę i to po świętach. No i oczywiście ci wierzący wszyscy, no to oczywiście popitalają do kościoła, dać na tacę.
No, także nie, że to się naśmiewam, ale po prostu ja nie chodzę do kościoła, więc mam prawo to tak z ironią wypowiedzieć. Ale szanuję wszystkich, którzy chodzą, bo to, że nie chodzę, to nie znaczy, że jestem niewierząca. No, to tak tytułem wytłumaczenia. Okej, odzywam się do Was niebawem, bierę się za jakąś kawę, bo ledwo stoję. Pogoda super, pogoda jest przepiękna, aż mi się nie chce iść do pracy, dzisiaj robię do 21, także jakoś damy radę. Trzymajcie się, do usłyszonka. Buziaki. Bye!